Jak widzicie, jesteśmy na jagodach i zbieramy. Nie jest to łatwe, bo jagódki są małe, drobne, ale są przepyszne i zrobimy naleśniki z jagodami i zastanawiamy się, czy dorzucić truskawki. Ale zobaczymy, ile będziemy mieli jagodek. Zatem zbieramy jagody. Zobaczcie, jak jest pięknie, jak dużo ich jest. A tam mamy naszą łódkę, którą przypłynęliśmy tutaj specjalnie na brzeg, byśmy mogli zbierać jagody. Jest to pracochłonne, a do tego nie wzięliśmy jeszcze rękawiczek, także będziemy ostro szorować nasze dłonie. Hej kochani, tak jak widzieliście, wróciliśmy z lasu i teraz będziemy robili naleśniki. Z babcią Jadzią oczywiście. Mamy jagódki, które nazbieraliśmy z Donisiem, ale tak jak wspomniałem, dorzucimy pyszne, swojskie z działeczki truskaweczki. Będziemy jeszcze potrzebować do tego jajka, mleko, masełko dzisiaj dodamy do ciasta, do naleśników, pszenną mąkę i odrobinę cukru. Jeżeli nie używamy cukru, możemy dodać swojego słodzika. Zatem zaczynajmy. Zawołałem babcię i zaczynamy teraz działać, słuchajcie. Ale mamy dużo truskawek, a są pyszne. Zatem zrobimy również koktajl do picia. Dajemy truskaweczki, dolewamy mleko i wszystko miksujemy. Zatem może być za chwilę trochę głośno. Zobaczcie. Można powiedzieć 3 sekundy. I jest pyszny, pyszny, truskawkowy musik do picia. Sami zobaczcie, jak nam to fajnie wyszło. Babcia, lej. To jest to. Mamy to. Truskawki. Teraz truskawki. Naleśniczki. Dokładnie, do farszu, do naszych naleśników. Wszystko z przepisu babci Jadzi. Ale będzie czad. Może trochę. Co my zrobimy teraz? Jak widzicie, fajnie nam to wyszło, tylko jest trochę za rzadkie, bo kawałki są pocięte, ale za drobno. Zatem wylejemy to wszystko na sitko, troszkę odsączymy. Rzadkie damy do naszego napoju, a resztek owoców, które są pocięte, damy do farszu. Tak jest. Okay. Wydaje mi się, że teraz to odstawimy na chwilę. Tak, tak. Póki ciasto się zrobi, to... Zrobimy ciasto, zaczniemy smażyć naleśniki, a to wtedy odsączy się na tyle, że będziemy mieli same kawałki owoców do naszych naleśniczków. Do picia i do smarowania. Tak jest. No i zaczynamy robić ciasto. Ile czego będziemy dawać, mama? Już mówię.
będziesz wiedział. Dobrze. Tu masz wagę ustawioną, to patrz. Okidoki. 30 gram masła. Prawie trafiłem. Prawie trafiłem. No i dobra. Mamy równe 30 gram masła. To obstawiamy. I teraz 250 gram szóstej mąki. Znów pokazujemy. Dobrze. Recytujemy. I 250 gram. Tu patrz na ten liczyk. Jasne. 250 gram. 250 gram mąki. Dwa jajka. Całe? Tak, całe jajka wbijasz. Teraz 250 mleka i 250 mleka. Będę masz wzbawę. Mleko pod ręką. Czy też w gramach? Tak. Czyli... Ale to już teraz jajka wbijesz i trzeba nastawić tak, na... trzeba na zero. Na zero i teraz będziesz 250 mleka. Jest 250 mleka. Teraz 250 wody. Mamy 250. Jedna druga łyżeczka soli. Sól tam wiesz, w pierwszej szafce nad kątą. Ile? Jedna druga łyżeczka soli. Jedna druga łyżeczka cukru. Olej do smażenia. Robimy teścik. Także taki fikuśny naleśniczek. Jak babcia myślisz? Super. Hop. Ła. Dobra. To będzie dużo. Ja myślę, że damy dla eksperta do misia. Domiś, proszę. I jak? Bardzo dobre. Zatem smażymy. Co mówisz, mama? No, się szybko smażę, zajebiście szybko. Zajebiście szybko. Zatem drugą porcyjkę. Minuta 8 i już jest. Okej. Okay. A tutaj zobaczcie, przygotowałem twaróg. Oczywiście chudy. Staramy się zrzucić troszkę. I weźmiemy nasz farsz. Zobaczcie, jak on nam tutaj ładnie się odcedził. Wygląda magicznie. Same kawałki owoców i teraz połowę zrobimy z samymi owocami, a połowę zrozgnieciemy twaróg widelcem i zmieszamy z naszym farszem jagodowo-truskawkowym. Co, jedziemy z koksem? Jedziemy z koksem, babcia. Prach pach, manie w piach, a żółtko do sera. Żółtko do sera. Widzisz, Domiś? Jak fajnie się to robi? No, okej. Okay. Jest zrobione. Ja to zmiksuję wszystko w mikserze. To będzie masa taka, że uhu, krem będzie. Niech to na razie stoi. Tak jak wspomniałem, damy... Troszkę. Okej, okay, już? Hop! A resztę... Mamy idealną masę, same truskaweczki i jagody, które dzisiaj trafiły do nas prosto z lasu. Jeszcze raz. No. Naturalnie będziemy tak, no, jak się zwija w rurkę, czy tak w formie krokiecika? Możemy, różnie. Mi się wydaje, że no forma krokiecika. Hop.
No. Hop. Tak będzie lepiej, nie? Hop. O, super. Proszę bardzo. I już mamy jednego. To jest pyszne, Domi. Spróbuj z tym serem. Kochany mój, najdroższy Musiu. Dominiczu, spróbujesz serkę? Kawałeczek malutki. Jak, Niuniu? Tam sobie koktajliku wlej w szklankę. Zwijaj, zwijaj, Bastuś. Już zwijam. Smaruj. Smaruj, jak to się by mówiło? To Dominika tekst. Smaruj, smaruj, dawaj, dawaj. No, smaruj, smaruj, dawaj, dawaj.